radę, ale wysłuchać jednego czy dwóch pytań należałoby zawsze. Tym bardziej, że w dniu dzisiejszym przedstawiliśmy dokumenty konkretne, które powodują, że ta uchwała, która została podjęta, może być niezgodnie z prawem przez Państwa podjęta. To po pierwsze. Po drugie, sam Pan Wójt powiedział, że ma pewne wątpliwości. Nikt się nad tym nawet nie zastanawia. Po prostu lecicie jak chcecie. Pomijam fakt absurdalnej kwoty 9 zł. Ja nie wiem skąd, rzeczywiście możecie wyliczać, możecie mi mówić, że koszty transportu i tak dalej, i tak dalej. Wasze działania doprowadzą do tego, że lasy, rowy będą pozaświęcane. Tylko i wyłącznie dlatego, powiem dlaczego. Nie chodzi o samą trawę. Zauważcie, ile u nas jest drzew. Ja mieszkam na ulicy, gdzie naprzeciwko mnie są trzy dęby. Czy wyobrażacie sobie, że pozwolę, żeby te liście, które spadną z tych drzew, będą gniły przez całą zimę, nie wiem, do wiosny, będą czekały na co? Będzie jeden wielki bałagan, bo nikt, przynajmniej ja, nie posprzątam tej ulicy, bo nie będę płacił, bo nie jestem chory, żeby płacić 9 zł za worek. A dęby są gminne. Po drugie, nikt z Państwa, jak tutaj siedzicie, nawet się nie zastanawia i nie udziela, już nie mówię o pytaniach, ale nie udzielacie bezpośrednich, konkretnych odpowiedzi. A przypomnę, bo nie wiem, czy pamiętacie, że radny powinien za każdym razem szczegółowo uzasadniać wszystkie podejmowane decyzje i przedstawiać czynniki, które były ich podstawą. Działania radnego powinny być na tyle skonkretyzowane, aby mógł z nich być rozliczany. Powinien działać w sposób jawny, publicznie przedstawiać swoje plany i zawsze być gotowy ponieść konsekwencje swoich działań. Co się stanie, jeżeli okaże się za chwilę, że ta uchwała została przeprowadzona niezgodnie z prawem? Nawet się nie chcieliście jeden czy dwa dni zastanowić nad tym więcej, to po pierwsze. Po drugie, widać, jak tutaj pracowaliście, ile jest błędów. I teraz na bieżąco, zamiast na komisjach wszystkie błędy sobie załatwiać, wyjaśniać, to teraz siedzicie na Radzie, tracicie dodatkowo czas i rozwiązujecie problemy, które powinny być rozwiązane na komisji. Przecież mieliście więcej czasu niż my dzisiaj tutaj. Kolejną rzeczą jest, po raz kolejny wrócę, informacja, nie wiem, może warto by napisać to w statucie, że każdy mieszkaniec, który wybrał Państwa, chcący, niechcący, powinien mieć prawo do zabrania głosu. Nieważne, czy wymyślicie sobie jakąś nadzwyczajną, czy nienadzwyczajną, bo rzeczywiście faktem jest to, i można to zauważyć bardzo jasno i wyraźnie, że w momencie, kiedy są podejmowane bardzo ważne decyzje, które dotyczą nas wszystkich, nie tylko Was, ale nas wszystkich mieszkańców, są zwoływane rady nadzwyczajne, które są zamknięte, bo Pani Przewodnicząca nie chce udzielić głosu. To jest bzdura konkretna. Każdy z nas ma prawo do wypowiedzi, a Wy, Waszym obowiązkiem jest wysłuchanie nas. Nie musicie się z nami zgadzać. Mi na tym nie zależy. Jeżeli przedstawicie mi konkretny argument, dlaczego ja mówię źle, a Wy mówicie dobrze, powiem super, macie rację. Ale jeżeli my siedzimy tutaj i prosimy o głos, Wy macie nas w nosie, przepraszam. Jeżeli my prosimy Was, zastanówcie się jeszcze chwilę, Was to w ogóle nie interesuje. Wy najlepiej się na wszystkim znacie, nic Was nie interesuje, naprawdę? Gdzie tu jest to, co obiecywaliście w wyborach, że będziecie służyć Waszym mieszkańcom? Gdzie to jest? Bo ja tego nie widzę. Ja mam wrażenie, przepraszam Panie Wójcie, poznamy się, szanujemy się, ale ja mam wrażenie, że Wy służycie Panu Wójtowi. Nie nam mieszkańcom, tylko Panu Wójtowi. Nie wiem, czy wiecie, jaką funkcję pełni Rada Gminy. Wie któryś z Państwa? To nadzór. Kontrolną nadzór. Okej. Jaka jest kontrol nadzór? Oprócz tego, że wykonujecie polecenia. Nie wiem. Panie Przewodniczący. Jak kontrolujecie działania podejmowane? Nie wiem, zapytaliście Pana Wójta na przykład, dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego nie ma innego rozwiązania? Na przykład, nie wiem, szukaliście innych rozwiązań, żeby postawić jakieś kontenery na ulicach, na zielone czy też w tym stylu, żeby raz w miesiącu wszyscy mieszkańcy na przykład z danej miejscowości mogli wrzucić do innego kontenera zielone. Może koszt byłby wtedy nie 9 zł, a 3 zł. Albo 1 zł. Przepraszam, ale teraz... Nie, teraz ja mówię. Dostałem głos, tak więc sorry. Ja tak mogę do jutra, jeżeli będzie przerywać. Tak, nie, to w sposób taki, który Państwa, wszyscy będziemy mogli się wypowiedzieć, jesteśmy
was nie znam. Praktycznie znam jedną czy dwie osoby, tak? Jedną znam, ponieważ jesteśmy sąsiadami, drugą znam z widzenia. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie czuć, że wy reprezentujecie nas w tej gminie. Fajnie by było, dostaliście super możliwość, żeby coś się zmieniło. A wy na dzień dzisiejszy to strasznie marnujecie. Ja nie mówię o forach internetowych, bo na forach internetowych każdy może wylać co chce pod jakimś tam swoim pseudonimem, który sobie wymyśli. Ale chodzi o to, że jeżeli zwracam się do gminy z jakimś problemem, zapytaniem, wątpliwościami, nikt tego nie bierze pod uwagę. Po prostu jesteście zamknięci, klapki na oczach, podejmujecie swoje decyzje, ponieważ nie wiem, nie chce wam się pomyśleć? Nie chcę wam się zastanowić dlaczego? Nie chcę wam się z nami porozmawiać? Zwołajcie jakąś radę, na której mieszkańcy o godzinie na przykład 18 po pracy będą mogli przyjechać i z wami porozmawiać. Żeby każdy mieszkaniec, który przyjdzie, mógł powiedzieć: proszę pana, moim zdaniem to robi pan źle. Albo to robi pan dobrze. I uzasadnić dlaczego. Porozmawiajmy o tym. Za chwilę, no pewnie i tak nic już nie zmienimy z tymi śmieciami, przynajmniej wy tak uważacie, my uważamy inaczej, będziemy walczyć o to. Bo to tak naprawdę nie chodzi o 9 zł, zacznie się od 9 zł za worek, od 5 za dowożenie czy coś w tym stylu i pójdziecie, pomyślicie, że wolno wam wszystko i będziecie robić jak chcecie. Jakie konsultacje były? Żadnych konsultacji nie było. Sołtysi, okej, może się spotykali, ale nikt został w Ostanowie nic o tym nie wiedział. Przynajmniej w Ostanowie, tam gdzie mieszkam. To chyba nie jest w porządku. Po prostu wy jesteście wybrani przez nas. Pamiętajcie o tym. I tak samo, jeżeli wam się nie będzie chciało pracować, albo nie uważacie, że wam wszystko wolno, zobowiązuję się, że zrobię wszystko, zaangażuję wszystkich mieszkańców, żebyśmy zrobili wszystko, żeby to zmienić. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Pawle, ja muszę się odnieść do tego, czyli bardzo mi pan sklepił to, że służą wszyscy radni, nie. Natomiast państwo obserwują sesję poprzez nagrywanie. Natomiast, proszę panie Pawle, proszę czasami przyjść na komisję, na nasze spotkania. Wiele się wspieramy. Różnica pomiędzy częścią rady jest taka, że część radni wspiera się poza kamerami, po to, żeby uzgodnić wspólne zdanie i wyjść tutaj i głosować już po przedyskutowaniu wszystkiego, co jest. Panie wójcie, żeby... przepraszam. A ja tutaj się łagam. Dobra. Ale proszę bardzo, proszę prosić. Wie pan co, obejrzałem... nie mam żadnego głosu. Obejrzałem jedną radę. Wie pan, co mi uderzyło? Jak pani przewodnicząca... Przepraszam cię. Ale weź mikrofon, bo... To się nagrywa. Nie, proszę, 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 proszę. Jak pani przewodnicząca mówi, najpierw głosujemy, potem podyskutujemy. O czym? Kto tak robi? Jeżeli mamy problem, na przykład, nie wiem, inaczej, idzie pan kupić sobie samochód. Kupuje go pan, wyrzuca pan na przykład, nie wiem, 200 tysięcy, a potem sobie nim pojeżdżę, zrobię jazdę testową? No chyba nie. Najpierw powinna być dyskusja, wątpliwości. Jeżeli mamy wątpliwości, zróbmy to, przemyślmy to, dajmy sobie tydzień, dwa, trzy, jeżeli jest czas, a myślę, że czasem jest. Dajmy sobie chwilę czasu na to, żeby się zastanowić, a nie robić takich rzeczy jak dzisiaj na przykład i sami się z tego śmiejecie. Bo na komisji nie wiem, co robiliście. Tutaj wiem, że sąsiad kolejny był, przedstawiał argumenty, pokazywał dokumenty. No dla mnie to jest bzdurą, że ktoś odrzuca informacje, gdzie są podpisani prawnicy tylko i wyłącznie dlatego, że jest ich trzech, a nie siedmiu podpisanych. Co to jest za argument? Jest akt prawdy. Powinniśmy się chociaż zastanowić. Mi nie chodzi o to, czy mi się zgadzamy z nim, czy nie. Po prostu zastanówmy się chwilę nad nim, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy nie popełniali tych błędów, bo za chwilę co się okaże, że znowu będziecie się spotykać za dwa tygodnie i wprowadzać ustawę do ustawy, uchwałę do uchwały, bo się pomyliliście. Za chwilę będą błędy z tym, co jest zapisane w regulaminie, w uchwale. Każdy będzie miał wątpliwości. Róbmy, ale róbmy raz, a dobrze, a nie spotykajcie się, nie wiem, 4 razy w miesiącu, tylko i wyłącznie nie wiem po co. Ja nie widzę w tym sensu, naprawdę. Macie komisję, na której powinniście to obgadać dokładnie, powiedzieć wszystko, co macie do powiedzenia, zastanowić się, może nie macie takich sąsiadów aktywnych, jak my jesteśmy aktywni, bo nam nie jest wszystko jedno. A wam mi się wydaje, że jest wszystko jedno. Po prostu tak ma być i tyle. Nie macie swojego zdania? Bo jak siedzicie na tych zebraniach rady, to po prostu przyjmujecie do wiadomości. Nikt praktycznie nic nie mówi.
nie zastanawia się, nie ma wątpliwości, oprócz tej strony, z której robicie, no nie chcę mówić, kogo robicie z tej strony, tak? Że jest jakaś tam medialna czy coś w tym stylu. Dla mnie to jest bzdura. Gdyby nie Tomek Raczek, pewnie wielu rzeczy byśmy się nie dowiedzieli, powiem szczerze. Ja nie mam do niego pretensji. Mi się to nie podoba, okej. Okay. Ja z tym się w 90% nie zgadzam. Nie mam z tym problemu. Ale też nie mam problemu przyjść i mu powiedzieć, słuchaj, może byś pomyślał nad tym siantym i owątym, tak? On przez to, że nie musimy się lubić, on mnie wysłucha i powie mi tak albo nie. A u was tego nie ma. Nie ma żadnej, nie wiem, podzieliliście się na jakieś grupy, ja tu kiedyś słyszałem, bo wasza strona, bo coś tam. Nie ma wasza, nasza. Macie pracować na rzecz naszej gminy. To jeżeli nie umiecie pracować, albo nie wiem, jesteście od kogoś uzależnieni, to sobie odpuśćcie. I tyle. Bo to idzie w złym kierunku. Ludzie, pomijam fakt to, co piszą w internecie, ale ludzie, to co mówią o was, o waszej pracy, to naprawdę szkoda czasami powtarzać. I dlaczego tu jesteście? Zastanówcie się. Moja gorąca prośba. Po prostu zastanówcie się. Ja nie chcę komentarzy, nie chcę od was zapewnień, nie chcę od was informacji, że działacie na rzecz gminy, chcecie wszystko dobrze i tak dalej. Zróbcie to, zmieńcie i nie będzie wtedy problemu, nie będziemy musieli się widzieć. Nie będziecie musieli mnie słuchać, chociaż nie musicie słuchać. Dziękuję bardzo. Wysłuchali wszyscy z uwagą, natomiast panie, ja się z panem 80% dzisiaj nie zgadzam, aż o 2080% zgadzam. Pan ma pewne subiektywne podejście do tego. Pan czuje to, co czuje pan przeciwko siebie. Natomiast 90% czy 80% radnych czuje co innego. I po to rady wybierali mieszkańcy, po to jest gdzieś tam okręgu, gdzie oni się pozbierali ze sobą do kupy, mówiąc w ten sposób, i reprezentują cały rząd. Proszę zobaczyć, mówi pan o podziałach. Jeden grunt tylko jest. Kto dzieli? Nie wiem, ja słyszałem na którejś radzie, była informacja z tej strony, bo wasza strona. Proszę sprawdzić, mnie się wydawało, że wybory się skończyły w momencie nominacji i będzie rada pracowała razem. Tego samego dnia powstał już klub, czyli krótko mówiąc, zaczęło być zielenie. Radni, który z mojej strony startowali, do dziś nie dołożyli klubu, uznając, że będziemy pracować wszyscy razem. Natomiast jeszcze raz powtórzę, panie Pawle, to, że się ludzie radni nie odzywają na sesji, nie znaczy, że nie pracują. Są radni, którzy pracują, pan Raczek na przykład, chodzi po terenie, ale też dużo mówi. Tylko dlatego, że jest opozycja. Ale pan powiedział, że nie ma żadnych grup. Ja mówię, że jest. Założyła się, jest jeden klub, który występuje. Dzisiaj mieliśmy poprawki, przyjmowali tych poprawki klubu. Gdyby nie byli klubem niemożliwe, to nic zrobić. Znaczy, ale patrzmy tam. Jak by nie mogli nic zrobić? To pojedyncza osoba nic nie zrobi. Po to powstała demokracja. Sekundę. Po to powstała demokracja, żeby decydowała większość. W związku z tym nie uwagajcie się panowie, że większość w radzie ma inne dzisiaj zdanie jak wy. Ale możecie przyjść na następną radę, następną sesję w innym problemie i okaże się, że większość rady przyzna wam rację i z radością za tym, co chcecie, zagłosuje. Wybór tak gminie, gdzie są tak różnorodne grupy osobowe, jest kompromisem. W związku z tym nie można mówić, że jeśli dzisiaj rada zagłosowała nie tak, jak ja sobie bym życzył, to znaczy, że jest rada, ta część rady zła, bo tak zagłosowała. Jeżeli podejmujemy decyzję, to podejmujemy decyzję odpowiedzialnie. I z punktu widzenia samej tego wyroku NSA, pół godziny czy 15 minut wypowiadał się pan mecenas, który ja uwagą słuchałem i pana Adama, i tutaj na sesji też pana mecenasa, gdzie były argumenty i kontrargumenty. Ja chcąc, żeby mieszkańcy jednak w miarę sprawiedliwie byli, podjąłem to ryzyko i nie przekonywałem ani do jednej strony, ani do drugiej strony, ponieważ z mojego punktu widzenia uznaję, że cena obniżona ponad 9 zł w stosunku do poprzedniej ceny jest adekwatną ceną dla 70-60% mieszkańców. Natomiast to, co zrobił pan wojewoda, co zrobił ustawodawca, tak?
to zaistnienie. Natomiast my musimy jeszcze w międzyczasie płacić rachunki za odpady. W związku z tym tu się można spierać, a firma, którą podpisaliśmy kontrakt z dniem 1 sierpnia, trzeba nieuchronnie płacić. Czy mieszkanie się spóźni z płatnością, czy nie spóźni się z płatnością, my musimy zapłacić to w odpowiednim czasie. Ja rozumiem ryzyko, że ktoś niezadowolony, że ktoś niezadowolony złoży odwołanie. Spokojnie przyjmiemy decyzję, będziemy się zastanawiali. Natomiast jeszcze raz, co mnie przekonuje do tych nowych rzeczy, że ustawodawca w nowej ustawie jasno określił, że będzie można promować, pobierać mniejsze kwoty za to, że mieszkańcy kompostują. Panie Wójcie, okej, nie ma problemu, bo będziemy tak dyskutować. Tak, pani chciała. Natomiast jedna ważna rzecz. Fajnie by było, żeby najpierw dyskutować, przemyśleć, rozwiązać wszystkie problemy i wątpliwości, a potem głosować. Bo dla mnie, tak jak pan mówi, że zagłosowaliśmy i teraz odwołujcie, będziecie się odwoływać, to nie będziecie nie głosować. Nie, mówię o nas, sąsiadach, znajomych, mieszkańcach, krótko mówiąc, że będziemy się odwoływać. Po co? Gdyby nie było wątpliwości, nikt by się nie odwoływał, nikt by się nad tym nie zastanawiał. Ja nie mam do was pretensji, że tak czy inaczej to wprowadziliście. Ja mam pretensję, że w ogóle nie rozmawiacie z wami i nie słuchacie. Bo gdybyście słuchali, to byście się chociaż przez chwilę zastanowili. Może nie warto robić czegoś, co może nie do końca jest w porządku. Albo czegoś, co już wcześniej sąd ustalił, że nie jest zgodne z prawem. Nie chcę tak polemizować na ten temat, bo ja się na ten temat dzisiaj wypowiadałem, a są następni. Natomiast proszę Państwa, wrócimy do czasu. Pani tutaj i później pan. Dzień dobry, Mirka Boska, ja bym się chciała zapytać przede wszystkim pana wójta, jaka jest stawka, jeżeli chodzi o maksymalną stawkę opłat za opłaty komunalne, odbierane i zbierane w sposób selektywny, które wynoszą 2% miesięcznego dochodu rozporządzonego na osobę w gminie. Bardzo proszę o podanie tej kwoty. Przeliczenie na mieszkańca jest to przy odpadach segregowanych 33,83. Nie, co o innego chodzi. Proszę o podanie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzonego na jedną osobę ogółem w gminie. Dobrze, to ja od razu mówię, po co jest to. Ustawa przewiduje, że opłata za odpady komunalne nie może przekroczyć 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzonego za osobę w gminie. Dlatego tak, co to jest tak ważne. Ale czy ja mogę poprosić o tę kwotę? Jeszcze raz pani powiedziałem, to było przygotowane. Kwota, którą myśmy wyliczyli, to jest 2%, żeby nie przekroczyć 2%, to jest kwota. Jaka jest kwota maksymalna, czy procentowa? Czy pani, ja nie pamiętam kwot, ja pani to mówię, jak została wyliczona kwota, że nie możemy przekroczyć kwoty na mieszkańca 33,86. Dobrze, 33,86 to jest maksymalna kwota na mieszkańca za odbiór selektywny odpadów komunalnych. W tym wchodzą wszystkie, niezależne od frakcji, odpady komunalne, które dany mieszkaniec chce oddać w ramach tej swojej opłaty. Proszę pana, w przypadku, jeśli wejdzie w życie ta uchwała, to pana informuję, że dla mnie, dla gospodarstwa dwuosobowego, będę ponosić opłatę w wysokości 200 zł miesięcznie za dwie osoby, co stanowi około 100 zł na osobę. Ta kwota przekracza kwotę 33 zł tam z tymi groszami. W związku z tym, z tego samego faktu jest ona niezgodna z wytycznymi ministra sprawiedliwości, który określił maksymalną kwotę za odbiór segregowanych odpadów. I ona wynosi te 33 zł za osobę w gminie. I teraz po co to zostało ustalone? To chciałabym panu przypomnieć tego, może wyroku Trybunału Konstytucyjnego pana nie zna i pana prawnicy też nie za bardzo czekają. Ale ja powiem panu, po co to było. Ustawodawca stwierdził, że w momencie, kiedy weszły przepisy dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w 2015 roku, ustawodawca zapomniał określić tej maksymalnej kwoty. Teraz, dlaczego to zrobiono? Ponieważ ta ustawa nakłada na grupę obywateli będących właścicielami
nowe obowiązki i zakłada nierówne obciążenie właścicieli nieruchomości. Zakłada również, że przerzuca się na właścicieli nieruchomości odpowiedzialność za zadania własne gminy. Czyli moim zadaniem jest selektywna zbiórka odpadów, ponieważ ja jestem jakby podwykonawcą zadania własnego gminy, czyli na rzecz gminy, żeby gmina zrealizowała te targety określone przez ministra środowiska, ja realizuję tą czynność. I teraz państwo, wprowadzając te opłaty, które państwo wprowadzili, zaburzyli proporcje między stopniem naruszenia interesu jednostki a rangą interesu publicznego, co jest niezgodne z zasadą równości. I ustawodawca nie może ograniczać, znaczy nakładać ograniczeń przekraczających pewien poziom uczciwości, bo jest interes społeczny. Tutaj naruszono tą regułę interesu społecznego, dlatego Trybunał Konstytucyjny nakazał i minister środowiska publikuje tą kwotę, wyznaczenie maksymalnej kwoty, żeby każdy mieszkaniec gminy na danym terenie wiedział, że zapłaci za odpady komunalne nie więcej niż 34 zł dla przyjemnej metody, czyli w państwa przypadku na jedną osobę zamieszkałą do danej nieruchomości. I teraz w zależności od przyjętej metody, ta kwota może ulegać zmianie, ale minister środowiska upublikował tą kwotę i ona jest wyznacznikiem tej kwoty. I teraz w momencie tego, to ja panu też powiem, żeby chyba nie zna całej ustawy. Proszę nie czytać mi opinii prawnej, nie robić już wątpliwości, to się wypowiedzieć. Nie, ja to się wypowiadam właśnie. To proszę do tych. Dobrze, czy pan wójt ma świadomość, że jeżeli gmina przekracza tą kwotę 33 zł, 34 zł, ja mam prawo oddania odpadów gdziekolwiek indziej i wystąpienia z wnioskiem do gminy o refundację moich kosztów? Jeśli ustawa określona. A jeżeli pani to przysługuje, proszę to zrobić. Dobrze, ale nieznajomość prawa też nie zwalnia państwa z popełniania błędów. I teraz proszę się odnieść do tego, w jaki sposób ja jako osoba, która oddaje odpady zielone w liczbie 15 worków miesięcznie, w zależności od ilości deszczu, bo to przecież nie ode mnie zależy, jak ta szybko rośnie, mam ponieść opłatę 200 zł miesięcznie za gospodarkę komunalną, czyli odpady komunalne w gminie, kiedy pan się chwali, że za osobę będzie 26 zł. Dlaczego pan 30% mieszkańców gminy traktuje jako kontrybutorów, czyli dostarczacy czy daniny na rzecz gminy, po to, żeby pan zbilansował koszt umowy z odbiorcą odpadów komunalnych? Ja nie jestem tutaj po to, żeby bilansować panu te kwoty. Ta kwota powinna być równomiernie rozłożona dla wszystkich mieszkańców gminy, ponieważ nie tylko. Ja mogę powiedzieć, że ja oddaję odpadów zmieszanych bardzo mało, a niektórzy oddają i 3, 4, 5 pojemników tego dnia. I teraz w jaki sposób ja mam zostać ukarana przez gminę za to, że nie mam wpływu na porost trawy na moim terenie, a nie ogranicza się też odbioru innych frakcji odpadów komunalnych dla innych, na przykład wytwórców. No to wiem, że można odebrać i oddać po 10 opon miesięcznie i ta frakcja płatnie jest ograniczona w państwa uchwale. Chciałam też nadmienić, że bardzo mi jest przykro, ale w gminie nieprawdą jest, że zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Jestem mieszkańcem wsi Ławki. Nie było przeprowadzone spotkanie z sołtysem. Na moje uwagi dla pani sołtys. Pani sołtys powiedziała, nie było konsultacji, bo sołtysi musieli się zgodzić na propozycję gminy. Taka była ich opinia. W związku z tym wnoszę, aby państwo przede wszystkim przeprowadzili ankietę, prawdziwą ankietę wśród mieszkańców, można do tego wykorzystać sołtysów, żeby każdy zadeklarował, ile on do tej pory zdawał odpadów biodegradowalnie, ponieważ chciałam też zaznaczyć, że państwo swoją uchwałą nie dopuszczają oddawania odpadów biodegradowalnych, czyli generalnie nie mam gdzie wrzucić opryska. Opierki. Proszę pani, jest to niezgodne z wytycznymi ministra środowiska. Oczywiście dopuszcza się, że odpady zmieszane
mogą zawijać frakcje zielone, ale równie dobrze, idąc pani to myślenia, jeżeli odpady zmieszane mogą zawijać frakcje zielone, to równie dobrze mogą zawijać trawy. Czy chcemy się w tym zakresie spierać? Bo ja mogę pytanie to odpowiedzieć. Proszę się bardziej wypowiadać, nie polemizować. Proszę pana, bardzo chciałabym panu powiedzieć, że moje działanie nie ma na celu wykazania państwa niekompetencji, tylko chciałabym, tak jak mój przedmówca, powiedzieć państwu, że należy wysłuchać mieszkańców, należy się konsultować z mieszkańcami w sposób racjonalny i odpowiedzialny. Rozumiem, że państwu nie odpowiada opinia mieszkańców w takim zakresie, w jakim państwo by chcieli swoją tutaj politykę prowadzić, ale chciałabym też powiedzieć, że nie można negować opinii mieszkańców, ponieważ to my płacimy podatki i pana pensje. To my odpowiadamy za też sposób realizacji uchwał, które państwo narzucają, zatwierdzając jako prawo miejscowe, i to my się dostosowujemy do tego. I chcielibyśmy współpracować w miarę bezproblemowo i mieć swoją gminę za tego, który jest naszym, no nie wiem, takim ojcem, a do którego możemy się zwrócić z każdym problemem i który na pewno nas nie skrzywdzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pani radna chciała zadać. Proszę, tylko mam też, proszę państwa, rozmowy były, badania były i trzy drogi, że te 30% mieszkańców naszej, 70% bardzo cieszy. Mamy z zasady dawną informację, że protestują ci, co są niezadowoleni. Zadowoleni najczęściej nie przychodzą, bo im jest dobrze. I myślę, że gdybyś zrobiła ankietę i jeśli będzie takie życzenie radnych i pani przewodniczącej i komisji, to przed następnym rozstrzygnięciem następnego przetargu zrobimy taką ankietę. Zresztą są zebrania sołeckie, proszę pani przychodzić. Będą teraz spotkania w ramach funduszy sołeckich. Bardzo proszę te tematy wrzucać do dyskusji nad mieszkańcami. Będziemy mieli gotowe uchwały zebrań wiejskich co do sposobu odbioru odpadów na następną umowę. Ja dużo, to co pani powiedziała, dużo mi się z pani zgadzam. Natomiast mamy takie argumenty, jakie mamy. I tak jak mówię, ja muszę wybrać pewien kompromis. Pani chciała za darmo wydając je, a następne osoby chciałyby 15 worków, nie chciałyby 15, za 15 worków płacić, których nie ma. Proszę państwa, nie sobie za darmo opłacam opłatę gminną, która jest narzucona. Chciałabym tylko państwu powiedzieć, że państwo obecnie popełniacie błąd, znaczy popełniliście błąd, uchwalając tą uchwałę, która jest niezgodna z wytycznymi i z ustawą, a w konsekwencji jest niezgodna z konstytucją, artykuły zostały państwu przytoczone. Więc jakbym nie odnosiła się do tego, co ja bym chciała przestrzegania prawa. Na poziomie lokalnym, przez najniższą władzę, która jest na tym poziomie lokalnym, czyli Urząd Gminy i organ Urzędu Gminy. Dziękuję. Na dzień dzisiejszy to pani przeświadczenie. Nasze przeświadczenie jest takie, że robimy to zgodnie z przepisami, mamy opinię prawą, mamy ustawę i myślę, że poczekajmy, zobaczymy, jak to zostanie rozstrzygnięte, bo o to chodzi. Natomiast już teraz mówię, demokracja polega to na tym, że większość decyduje, czyli zawsze nasze racje tylko dlatego, że chcemy je mieć, takie są. Mówię. Dziękuję, bo dużo pani faktycznie pracy poświęciła, bardzo dobra wiedza. Też myślę, że i koledzy radni, ja też z tej informacji skorzystam. Natomiast, żeby zamknąć temat pani pytania, to u nas to jest to kwota 1693 zł, to co pani pytała. Bardzo proszę. Ja bym chciała poprosić o sprostowanie wypowiedzi pani, tej panią sołtys, która wiem, że osobiście zanosiła informację do pani Rozstrzygi. Nie wiem, czy dzwoniła, także może przekażę mikrofon pani sołtys i żeby wypowiedziała się, bo pani akurat jest obecna. Nie ma głosu nad głosem, bo was nie chcą się wypowiadać. Pani chciała, tak? Pani Adamie, da pan z tyłu, tam pani następna. Ja bym chciał, żeby wiesz, pan. Chciałam powiedzieć właśnie odnośnie do pani, że
dzwaniać kilkakrotnie z jakimiś pytaniami, pretensjami, to chyba nie o to chodzi, żebyśmy sobie we wsi robili jakąś krzywdę, nie dogadywali się. Zrobiłam zebranie, na których naprawdę osobiście telefonicznie panią powiadomiłam. Nie powiedzieli. Proszę panią, że tego dnia będzie zebranie. Skoro pani to ciągle twierdzi, że nie ma tablic, bo rzeczywiście pani ale mówi, to dwie tablice informacyjne na wsi, gdzie można to ogłoszenie o zebranie odpowiedzi. Chwileczkę, nie skończyłam już. Więc mi się wydaje, że jeżeli część ludzi życzy sobie, żeby medialnie im to przekazywać, znaczy są internety, strony miejskie, może sobie poczytać. Nie trzeba, nie trzeba biegać. Proszę pani, ale więc niech pani nie skrywa tutaj takiej skromy, skoro pani działa na takim forum. Proszę państwa, proszę panią sądy, żeby podała datę, kiedy to się odbyło, ponieważ żadnej informacji w skrzynce nie była i żadnych telefonów od pani sądy nie miałam. I generalnie proszę podać datę, kiedy to się odbyło. Datę. Proszę państwa, czy mogę prosić panią sądy o datę? Ale ja pozwalam na takie wycieczki osobiste tutaj, pozwoliliśmy sobie przedyskutować tematy, rozmawiali na nasze tematy. Pani, jeszcze, pani sądy skończyła, że tak się jeszcze nie. Ale jeżeli, proszę panią, już nikt, wszyscy w takim razie widzą, jeżeli pani nie przyjeżdża, dyskutuje pani na temat śmieci, chce pani ewentualnie jeszcze uświadomić, dobrze, ja panią wysłuchałam, ale ja nie zrozumiałam wreszcie zdania, dobrze, spotkamy się w sądzie. Znaczy co? Ja, radni, wójt, sobie, nie wiem kto. Proszę pani, to jest groźba. To jest groźba. Proszę panią, to jest groźba. A ja sobie zresztą nie będę życzyła, żeby pani się ze mną. Proszę panią, czy może pani nie wysłuchać? Nie wolno, nie wolno takich rzeczy wykonywać na ulicy. Pani podjeżdża pod tramę, gdzie ja wyciągam się z ogródka brudna po samym łokcie i pani ma oczywiście w tym momencie... Przepraszam. Jeżeli pani... Pani sądy, przepraszam, prosiłbym o dwa zdania merytoryczne. Nie chciałbym, żeby... Nie, ja bym chciała już zakończyć tę rozmowę, dlatego że ta państwa to może po prostu nudzić. Dziękuję. Kto następny chciał zabrać głos? Ja bym teraz chciała zabrać głos. Dzień dobry, nazywam się Anna Arciuk.